Wszyscy, którym nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt, mogą wesprzeć działalność tarnobrzeskiego schroniska i stalowowolskiego przytuliska. Jak? Wystarczy wziąć udział w akcji pod nazwą Pierwsza Tarnobrzeska Nocna Jazda Bez Celu. Szanowni Państwo, tarnobrzeżanie, mieszkańcy Stalowej Woli, serdecznie zapraszamy ja, również radna miasta Stalowa Wola Renata Butryn do pierwszej tarnobrzeskiej nocnej jazdy bez celu. Akcja połączona z charytatywnym celem, czyli zbiórka karmy dla schronisk w Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Chcemy iść w ślady prezydentów miast, którzy podpisali współpracę, jako radni również ją zacieśniać. Zacieśniać ją poprzez konkretne akcje. Jedną z pierwszych jest właśnie tarnobrzeska nocna jazda bez celu, którą organizatorzy zaplanowali na piątek, 4 października. Start godzina 22, parking przy sklepie Kaufland w Tarnobrzegu. Każdy, kto może, zabiera ze sobą worek karmy, wsiada do samochodu, spotykamy się, robimy honorową rundkę po mieście, wręczamy wam pamiątkowe naklejki. Każdy otrzyma, uczestnik, taką naklejkę pamiątkową. Warto wziąć udział w tej akcji, ponieważ w ten sposób pomagamy schroniskom, a więc zwierzętom. Kształtujemy swoją wrażliwość i w ogóle wrażliwość społeczną. Teraz akcja w Tarnobrzegu, a za pół roku akcja w Stalowej Woli. Podobna, powtórzymy ją. Karmę podzielimy równiutko na między Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Większość radnych z SPS-u, Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego, zgłosiło akcję z udziału w tej właśnie nocnej jeździe bez celu. Ona się nazywa trochę tak intrygująco, po to, żeby zainteresować. Jest wydarzenie na Facebooku, pierwsza tarnobrzeska nocna jazda bez celu. 4 października, godzina 22, parking sklepu Kaufland w Tarnobrzegu. Zapraszamy kierowców chętnych z Tarnobrzegu i ze Stalowej Woli.